Przyjechałam, bo w zasadzie tutaj można się spotkać z wieloma ludźmi i przede wszystkim posłuchać muzyki, która w tej chwili dostarcza nam bardzo dużo radości i satysfakcji. I w zasadzie pozostaje nam tylko muzyka w obecnych czasach. Nie mamy nic. Patrzą na to wszystko, co tutaj się dzieje, że ja po prostu wjeżdżam gdzieś na taki coś, że uważają za to, że to jest wyszęgostwo, po prostu zjazd jakichś wandali, lasów, po prostu nie zdają sobie sprawy w ogóle, co to jest muzyka, bo oni po prostu nie mieli kiedyś w życiu tego, co ja teraz. No i nie, że po prostu zabraniają mi, no ale nie są bardzo zadowoleni z tego, że ja tu jeżdżę po prostu. No i... Przeważnie teoria rodziców to jest taka, że jak on miał 12 lat, to tam chodził w jednych kierpcach tam do szkoły, tam kosił kosą i tak dalej, no bo taki też ludzie się nie rozumieli no, takie muzyki. Były czasy. Tak, takie były czasy po prostu, no. W sumie ja bym chciał po prostu to odmienić może z mojej rodziny na pokolenie, że jeżeli będą dzieci mieli, będę miał swoich dzieci kiedyś w sumie, oni będą jeździli na pewno takie coś jak ja, to będę dla nich bardzo tolerancyjny. I taki dzieciak mi mój powie po prostu, tato, czy jadę na koncerty, przybyliśmy do Jarocina albo gdzieś, czy puścić mnie i tak dalej. Ja powiem, oczywiście, możesz jechać, bo ja też byłem młody kiedyś i rozumiem go, o co mu chodzi. Po prostu, no, oczywiście dam mu tam szczególne uwagi i tak dalej. Dobrze, powiem krótko. Muzyka ta, którą ja słucham, którą słuchają moi przyjaciele, wytwarza w mojej świadomości oraz podświadomości pozytywne wibracje, które nastawiają mnie, ale tylko na czas tej imprezy, optymistycznie do wszystkiego. Thank you.
Festiwal muzyki młodej generacji i to są zespoły, które dopiero startują. One chcą trafić do nas, a to są teksty o naszych sprawach, o naszych problemach. Nasze pokolenie jest praktycznie bez szans. My już nic nie możemy zmienić, kurczę. Nie możemy, kurczę, dorobić się nawet własnego mieszkania. Tylko pozostało nam właśnie spotykać się na takich tutaj spotkaniach, kurczę, no i naprawdę, kurde, nic nie możemy zmienić, dlatego właśnie słuchamy muzyki. Ale ze mną to jest taka sprawa, że jestem trochę mały i w związku z tym na przykład swoje braki nadrabiam dużą skórą, pagonami. Jak se ćwieków tak nabijam, nie, to jestem taki zupełnie inny. Większy, nikt się nie doczepi do mnie. Wszyscy się boją. Jak pójdę poproszę papierosa, to mi chyba nie odmówi, chyba żeby odmówił, no to ja mu też nie odmówię wtedy.
Mam. Z tego satysfakcję. W ogóle to ludzie się bardzo dziwnie według mnie ubierają. Nie rozumiem takich. Według mnie normalnie to ja się ubieram. Bo co miałem tam ładniejsze, to posprzedawałem sobie takie rzeczy, Shetlandy, pullovery. Po co mi to tylko pieniądze leżą w szafie? Ja się tam czasami wzoruję na jakichś ludziach, bo jeden zaczął nosić trapy takie, to ja zacząłem. Ale niektóre pomysły też mam swoje, tak jak wszyscy. To się bierze z tego na przykład, że raz zapomalowałem włosy gentianą lekko, zobaczyłem, że shocking robię, to na drugi dzień cały łeb już. W sumie w szkole byłem schizofrenikiem, a tak mi przyjęli. Pani psycholog przyszła na pogadankę do mnie. A rodziców się pytali. A co rodzice na to? Rodzice, no, jak wychodzę w marynarce, mam taką jedną podartą, to się pyta, czy na wolumen jadę przeważnie, czy na perski, żeby to sprzedać. Tak w ogóle to wariat jesteś, nieodpowiedzialny, co ty z siebie robisz. Wstyd rodzinie przynosisz. Zakała rodziny w sumie, zawsze tak jest. Pewna pani doktor powiedziała, że widziała cię w aptece, gdy kupowałeś jakieś środki i miałeś błędne oczy i kiwałeś się na nogach. Też się zdarza, takie coś się usłyszy w domu. Później ojciec sprawdzają, że ja kleju w domu nie mam, czy tam tabletek nie zażywam, czy mi się ręce nie trzęsą, czy się nie łamkam. Takie rzeczy. Jakie wyniki? No, pozytywne. Nie znaleźli nic. W sumie, no, czepiają się czego mogą. Znaczy, nie mogą się niczego czepiać, ale parodię robią. Jeden złotnie! Mam się dąta! Mogę kończyć! Co ty dąta? Ciągle płyną! Na mnie skargi! Ciągle z ludźmi! Mam na targi! W biurze, nie chcę chodzić, tak mi duże, jeździć pełnym autobusem, i pracować pod przymusem. Jestem radny leń, jestem radny leń. Jestem inny, mam od tato, przyrodzone, może za to, muszę mam jakiś opuchnięty. Jestem chyba pierdolnięty. Jestem radny leń. Jestem radny leń. Jestem śmieszny, nic nie czuję. Uczę się i konsumuję. Nic nie myślę, nic nie robię. Bo mam burdel w mojej głowie. Mnie osobiście się system, w którym żyjemy, bardzo podoba. Nie, po prostu można z niego wyciągnąć bardzo wiele. Żyjąc w kapitalizmie trzeba niestety pracować, żeby się utrzymać, a tutaj można żyć nic nie robiąc. Wszyscy żyjemy i jesteśmy zadowoleni. Chodzimy za darmo do szkoły, mamy bardzo wiele innych rzeczy za darmo. Dostajemy talony na zeszyty, także państwo dba o nas, jesteśmy mu za to wdzięczni. No w sumie to jest najlepiej. Nie pracować, bo... A jak już pracować, a tak, żeby nie pracować? Żadnej satysfakcji, za dużo frustracji. Oto obraz twojej generacji. Żadnego celu, żadnej przyszłości, żadnej nadziei, żadnej radości. Poraniona generacja. Pragniesz walczyć, chcesz coś zmienić. Zło na ziemi chcesz wyplenić. Nie masz szansy, wszystko minie. Twoja generacja zginie. Oglądasz telewizję, wiesz, co to jest kryzys. W Iranie ciągle wojna, na zachodzie wyzysk. Twoja przyszłość jest zniszczona. Twoja generacja jest już skończona. Wszystko. Jeszcze na zakończenie, korzystając z okazji, chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić Jurka Wrzymskiego, naszego kolegę z klasy. Właśnie, jeszcze zapomniałeś o jednej osobie, może o naszym kochanym panu profesorze wychowawcy. Też przesyłamy jemu najserdeczniejsze pozdrowienia. Życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej z młodzieżą. Właśnie. Tak, żeby moja mama się nie pogniewała, że wszyscy mówili, a nie mówiłem to tak rodzicom. Od serca i od tego zespołu. Żadnej nadziei, żadnej...
żadnej wolności. Poroniona generacja, poroniona generacja, poroniona generacja, poroniona generacja. Żyjesz marzeniami bez realiów, wielki świat. Nie myślisz wcale o jutrze. Nikt cię nie zna tak naprawdę i nikt nie chce cię znać. Ty jesteś dla nich pokutkiem, ty jednak wciąż bądź sobą. Wciąż bądź sobą. Wszyscy mówią ci i oto ty nie umiesz życia brać. Nie jest to dobre na świecie. Za zwątpliwość trzeba płacić. Przyjechałem tutaj na muzykę, ale przede wszystkim do ludzi, którzy tutaj przyjechali, bo sama muzyka to jest muzyka, a ludzie, którzy tutaj są, to właśnie czuję się jakby, jak gdybym był duchownym wśród nich. Staram się i mówię im o świadomości trójkątu i o tym wszystkim, co jest. I chciałbym zjednoczyć wszystkich ludzi poprzez nasze umysłowy, poprzez nasze działanie na płaszczyźnie umysłu. Podczas trzeciego ogólnopolskiego przeglądu muzyki młodej generacji po kolei, od miejsca trzeciego. Miejsce trzecie zajęła grupa Kodex, 365 głosów. Miejsce drugie, grupa RSC, 490 głosów. I miejsce pierwsze, 886 głosów, grupa Rekonstrukcja. Koledzy z Rekonstrukcji, gdzieś musicie tutaj być.